Witajcie wszystkich serdecznie, All School Reviews, dobre wiadomości. Tym razem mam znowu dobre wiadomości, moi drodzy, dobre wiadomości dla graczy konsolowych, czyli God of War Ragnarok. Druga część naszego God of War'a z 2018 roku, która jest zaplanowana, jej premiera na 2022, ma być tytułem naprawdę długim i długość ma produkcji oscylować w granicach 400 godzin. Tak przynajmniej twierdzą. Po słowach Davey'ego Jeffa, który w najnowszym materiale w serwisie YouTube zdradził, że według jego źródeł nowa część gry chłonie blisko 40 godzin czasu gracza, przypomnijmy, iż Jeffy jest byłym projektantem serii God of War, jednak obecnie nie bierze już udziału w jej tworzeniu. A mówi, słuchajcie, to jest to, co właśnie znalazłem. Słyszę od ludzi, którzy powinni coś wiedzieć, że gra ma około 40 godzin. Celują w 40 godzin rozgrywki. Obecnie nie wiem, czy to 100% platynowe trofeum, czy średni czas przejścia. Czy to gwarantowane? Nie. Niektóre rzeczy są usuwane, a inne dodawane, jednak co mogę powiedzieć, to to, że celują w 40 godzin rozgrywki w przypadku nowego God of War'a. I to jest dość imponująca rzecz, słuchajcie. Gdyż 40 godzin gry to naprawdę dobry wynik, świetny wynik jak na single player, jednak nadal nie wiadomo, czy dotyczy to, jak już właśnie wcześniej wspomniał, średniego czasu przejścia gry, czy ukończenia platynowego 100%. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę pierwszą opcję, oznaczałoby to, iż nowy God of War byłby blisko dwukrotnie dłuższy od tego z 2018 roku. Powołując się na stronę How Long to Beat, która zajmuje się śledzeniem długości gier, średni czas ukończenia tytułu sprzed 3 lat wynosi 26,5 godziny. Jeśli chodzi o wątek fabularny, 21 godzin. Zdobycie platyny 32 godziny. I tutaj, słuchajcie, bym się z tym zgodził z tego względu, że ja sam w God of War mam chyba 25 godzin zrobione. Czyli nawet bym to troszkę przybliżył, a to było, słuchajcie, tylko podczas pierwszego przejścia. Czy to dobrze, że w sumie God of War miałby mieć 40 godzin, jeśli historia będzie dobra? Jeśli tutaj już będzie grubsza impreza, bo to, co mieliśmy w 2018 roku, moi drodzy, to było zaczęcie jakby nowego epizodu Kratosa. Tutaj to właśnie może iść bardziej w epickość, w bardziej może jakieś właśnie pojedynki. Tylko mam nadzieję, że nie zrobią otwartego świata. Tutaj w 2018 roku, w tym właśnie pierwszej części God of War z Kratosem i Atreusem, mieliśmy, można powiedzieć, taki półotwarty świat, na maskę otwartego świata, słuchajcie, mogliśmy właśnie po tych landach, słuchajcie, krążyć między światami. To było fajne, mam nadzieję, że oni to po prostu nie zrobią, nie sprowadzą tego do tego, czym jest na przykład Assassin's Creed, bo mam nadzieję, że nie. Tak więc czekamy z cierpliwością, dajcie mi znać, co wy myślicie na ten temat, czy podleszłoby wam 40 godzin rozgrywki single player, czy też wolelibyście taką 12-15 godzinną rozgrywkę, jak wy to widzicie. To tyle na dziś, mam nadzieję, że was zaciekawiłem. Trzymajcie się, następnego strzała.